Fenomenem fundacji jest to, że co roku chce grać z nami coraz więcej ludzi i nie dotyczy to tylko młodzieży, ale również uznanych autorytetów. Autorytetów z dziedziny sztuki, kultury, muzyki, medycyny, biznesu. To jest taka przyjemność widzieć was tutaj, jesteście obok mnie na żywo, coś nieprawdopodobnego. To jest 20 lat wspaniałej akcji, wspaniałych efektów, więc dla nas to chyba prawdziwe też i wyróżnienie osobiste, że możemy nad taką akcją objąć patronat i zrobić to z głębokim przekonaniem i radością w sercu. Najsmutniejsze społeczeństwa to są takie, w których wszystkim jest wszystko jedno, którzy żyją swoim życiem, nie mają potrzeby działań społecznych, wspólnych, są obojętni. To jest smutne, nudne i często pozbawiające sensu to życie. Jurek proponuje co innego. Jurek proponuje właśnie aktywność, Jurek proponuje współdziałanie, Jurek proponuje ważne cele, Jurek proponuje denerwowanie się, że coś nie wychodzi, nieobojętność na to wszystko, co jest złe. No jak mówię, to już nie szkoła, to już jest uniwersytet wolontariatu i uniwersytet takiej obywatelskiej postawy. Warto otwierać swoje portfele tak jak my, wrzucamy i zastanówmy się, ile dzięki temu uratowaliśmy dzieci. Niezwykły jest odzew na nasze hasło przynieś coś, a my to zlicytujemy. Dostałem prośbę z sztabu orkiestry, żebym przekazał na aukcję, kiedy zaczęła się era aukcji na Allegro. Żebym przekazał na aukcję jakąś pamiątkę, jakiś gadżet, jakieś coś, co będzie ode mnie. I wtedy wymyśliłem, że moim autografem będzie obrazek. Artur Barczyk, słuchajcie, człowiek, który jeżeli nie przyjdzie do nas, to możemy nie grać finału. Zawsze przywozi ze sobą pięknie namalowane anioły. Od lat próbuję się na nie załapać, czyli biorę udział w aukcjach i to moja żona mi tak stymuluje. Pamiętaj, że te anioły są i dochodzimy do jakiegoś momentu, no oczywiście nie ma siły, bo ja tego nie przekazuję komuś innemu, jest finał i one są mi się po aniołach. Ja mówię, Jurek, to ja ci namaluję dla ciebie. Nie, to się nie będzie liczyło. Allegro i finały i to, co się nam dzieje na tych steronach, jest takim postępującą kwadraturą koła, więc z roku na rok to po prostu jest nieprawdopodobnie większe. Aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie są obwarowane tak bardzo regulaminami i zakazami, jakie są tradycyjnie w e-commerce'owym świecie. I na przykład można sprzedawać coś takiego jak powietrze z nadmorza w słoiku. Możesz tam rzucić cokolwiek chcesz, możesz tam rzucić swój bilet autobusowy, bo gdzieś jechałeś, tylko opisz, daj jakąś fajną opowieść, że jechałeś na prywatkę i nagle ten bilet z niczego, z zupełnej bezwartości robi się na licytacji wartością 5-złotową, 10-złotową, tak jak się wrzuca do puszki, to są drobne pieniądze. Niesamowite historie, które przez te 12 lat przeżyłem, no nie mogą jak gdyby stanąć gdzieś tak albo być przykryte tylko i wyłącznie przez sumę, która jest zawrotna, bo to jest w tej chwili ponad 15 milionów złotych. Dzisiaj cały czas licytujemy Allegro i licytujemy nie tylko dzisiaj, ale wiele aukcji będzie jeszcze trwało bardzo długo. Rekordowe prawie 2 miliony złotych, kiedy otwieraliśmy finał. Takiej sumy jeszcze nigdy nie było. Oddaję swoją czapkę na licytację. Jurek biega w tej czapce cały finał do 24. Nawet nie wiem, za ile ta czapka wtedy została sprzedana. Mam nadzieję, że się te pieniądze przydały. Ty wiesz, że czapkę, którą dostałem od ciebie rok temu, przekazałem do Kostrzyna, którą zlicytowano za 20 tysięcy złotych, człowieku. To jest naprawdę fantastyczna rzecz. Mam nadzieję, że ta czapka, którą przekażemy w tym roku, też pójdzie za takie pieniądze, a może nawet za większe. Sławek powiedział, dostaniesz kolejną czapkę, a tamte zlicytowałeś. Nigdy. Jedną mogę zlicytować, ale jedna będzie dla mnie na zawsze. No, teraz ja tutaj rządzę, jestem kapitanem. Przygoda ze Sławkiem zaczęła się, kiedy wpadliśmy na pomysł, aby przenieść się z miasta do miasta, aby robić finał w różnych miejscach. Niezwykle miło powitać głównego dyrygenta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To są w ogóle dziwne rejsy, bo nie są to takie typowe, gdzie pasażer siada, startujemy, dostaje pasażer kawę, herbatę, kanapkę, lecimy dalej, lądujemy, pasażer wysiada. Tylko praktycznie cały rejs to jest jedna wielka konferencja prasowa i czasem współpracownicy Jurka blokują tych reporterów, którzy próbują na siłę się do niego dopchać, żeby dać mu chociaż 15 minut czasu na to, żeby się napił czegoś
i jakoś spokojnie doleciał. Wykorzystanie samolotu, naszego narodowego przewoźnika, potężnej maszyny z namalowanym, naklejonym sercem, no, robiło wrażenie ogromne. Nazwano to orkiestrolot. Tytus Romek i Atomek był kiedyś taki komiks i tam latali różnymi dziwnymi pojazdami typu wanna, trąbka i był wannolot, trombolot. Podobnie tu pojawiła się nazwa orkiestrolot. W trakcie już pierwszego lotu w korespondencji radiowej między samolotem i służbami naziemnymi padło hasło orkiestrolot. Orkiestrolot 7907 wind 190 degrees 7 knots runway 29 clip of takeoff. I tradycyjne siema, pozdrowienie dla 20-letniego Jerzego. Mistrzostwo Sławka jest takie, że wracamy z któregoś miasta do Warszawy, jest za dnia i on robi low pass, robi rzecz, która jest dla ludzi niewtajemniczona. Niewtajemniczonych, słuchajcie, wszystko cierpnie. Skóra cierpnie i mamy piekielny stres, ponieważ on ląduje coraz niżej i przelatuje nad płytą lotniska, no wysokości tam 50 metrów, czyli ludzie, którzy latają samolotami, czekają na ten dźwięk wysuwanych kół. No i ten dźwiękarz, który tam siedział z przodu, później mi się przyznał, Jurek, nie powiem, ale popuściłem. No jak patrzę, że my lądujemy, słyszę i nie słyszę kół, to sobie pomyślałem, zapomniał? Nie zapomniał. To jest taka sztuczka, którą potem filmowo pokazywaliśmy. Rewelacyjna sztuczka. Nic nie było grzecznego i poukładanego w działalności Jurka i fundacji. Wszystko, co przychodziło do głowy, natychmiast było realizowane. Ja na jednej z orkiestr byłem na koncercie w Poznaniu, gdzie śpiewała Edyta Bartosiewicz razem z zespołem Hej, żeby było śmieszniej, czyli z Kasią Nosowską, i śpiewały piosenkę Moja i Twoja Nadzieja. I razem z nimi śpiewała cała arena. Bo to olbrzymie przeżycie i mogę tylko porównać je do czegoś takiego jak, nie wiem, stać na podium jako zwycięzca i słuchać hymnu narodowego. Moja i Twoja Nadzieja. Cała akcja Wielkiej Orkiestry to jest akcja absolutnie oparta na energii, na wymianie owej energii. Jerzy jest człowiekiem, jest człowiekiem, który nie jest w stanie usiedzieć 5 minut na miejscu i wszyscy związani, przede wszystkim młodzi ludzie, no bo mówmy się, że wtedy, kiedy się to zaczynało, bym w miarę młodym człowiekiem uwierzyli w sens tego, co robią. A potem zaczęli starzy ludzie, szarzy i smutni, wyglądać nagle tak jak ci, którzy robili orkiestrę. Nagle jakiś stary dziad z telewizji, jakiś redaktorzyna zakładał czapę, przeobrażał się, boa zakładał i Jurek, my też cię kochamy! Nagle Polska zaczęła się zmieniać i nagle tęsknoty tych wszystkich usadzonych przez życie starych dziadów zaczęły rozkwitać i w tych ludziach też pojawiał się kolor. Dzień dobry, Jureczku, witamy Polskę! Witamy, moi drodzy, mamy dla was coś niesamowitego! Mamy naszych niezawodnych morsów! A więc przenosimy się z naszą lotną kamerą do Sopotu! Jest mi bardzo zimno, ale morsom nie. Ci wielcy ludzie kąpielą w zimnej toni Bałtyku postanowili uczcić 10. rocznicę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był taki moment prawdziwej energii, takiej nieskrępowanej wiary, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Są tego dowody. Jak za dotknięciem różki czarodziejskiej wszystko się zmieniło po graniu. Wszystko się zmieniło. Fundacja gra po to, żeby kupować sprzęt do szpitali, żeby te szpitale mogły funkcjonować jeszcze lepiej. A jak szpitale, to lekarze. I w Polsce mamy ponad 600 szpitali dziecięcych, gdzie jest nasz sprzęt. A mógłbym wymienić przynajmniej kilkadziesiąt nazwisk lekarzy, którzy wspaniale współpracują z fundacją, którzy czują, co ich spotkało. No wspaniała rzecz, ten sprzęt no niemalże spada z nieba. Są lekarze, których bardzo tak trzymamy sobie w sercu, na których możemy polegać. Taką osobą jest pan profesor Ryszard Lauterbach z Krakowa. Poznaliśmy się oczywiście, no nie może być inaczej, czyli wstrząsająco.
A więc 18 lat temu ktoś w telewizji w Krakowie, ja to obejrzałem na materiale, kto mi ktoś przysłał, wypowiadał się, że to jak dzieli sprzęt fundacja, to nie tak powinna ona to robić. No nie zastanawiając się tam długo, zadzwoniłem do tego kogoś i powiedziałem w krótkich żołnierskich słowach, żeby się żeby sobie pilnował własnego nosa, a jak jeszcze raz, to niech niech tamto. I zapomniałem o tym gościu, w ogóle zapomniałem, myślę, uspokoiłem go. To my zbieramy pieniądze i my wiemy, jak to robić i my o tym decydujemy, a nie ktoś, kto nagle nadaje z Krakowa jakiś tekst. No, rzeczywiście, rozmowa była krótka, dosadna, ale zaskoczył mi Jurek, że on o tym pamięta, bo ja już prawie tego zapomniałem i że mnie kojarzy z tym, z tą rozmową. Ale no cóż, no, wszyscy mieli rację. No i na szczęście wszyscy potem o tej rozmowie zapomnieli. 3 lata później spotkaliśmy się na jakimś zjeździe neonatologicznym i wtedy Aneta od nas z fundacji tak delikatnie mi powiedziała: wiesz, to jest ten profesor, któremu właśnie w tych żołnierskich słowach telefonicznie przekazałeś wiadomość od siebie. Chyba żartujesz. No tak, to właśnie on. 30 minut później już mu ściskałem dłoń i powiedziałem: bardzo się cieszę, wszystko jest okej, wszystko jest wspaniale. Nie wracaliśmy do tej rozmowy, ale w ten sposób poznałem pana profesora. Orkiestra to było takie potężne turbo. Wielu istnień dziecięcych, przynajmniej w tej klinice, którą ja mam zaszczyt kierować, by nie było na tym świecie, gdyby nie pomoc orkiestry. Koniec lat 80., początek lat 90. Brakowało wszystkiego. Brakowało przede wszystkim sprzętu. Byli tacy, którzy mówili, że żeby złapać rybę, to trzeba mieć wędkę i trzeba wiedzieć, jak ją łapać. No i część z nich uczyła nas łowienia. Natomiast nie dawali nam wędki. Tą wędkę dostaliśmy dzięki Jurkowi, dzięki orkiestrze, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pamiętacie, w zeszłym roku 2 miliony wróciło do was, w postaci dolarów. Sprzętu. Dolarów. 2 miliony dolarów. Wróciło w postaci sprzętu kardiochirurgicznego. 1814 dzieci w całej Polsce, we wszystkich ośrodkach, miało zrobione operacje na otwartym sercu. Dzięki waszym pieniądzom. Od samego początku pani profesor Elżbieta Gajewska z Wrocławia pomagała nam precyzować nasze pomysły na zbiórkę pieniędzy oraz później nasze pomysły na sposób wydania tych pieniędzy. Zobaczyłam go po raz pierwszy na jakimś posiedzeniu Towarzystwa Pediatrycznego, kiedy pełen entuzjazmu wtargnął na tą salę w takich śmiesznych skarpetkach i pomyślałam sobie, no zobaczymy. Pani profesor Elżbieta Gajewska, Ela, przeszedłem z nią na ty w pociągu. Pociągu z Warszawy do Poznania i tak mówię: o, dzień dobry pani profesor, jechaliśmy z Bodziem chyba do Poznania w jakichś sprawach i popijaliśmy metaksę. I mówimy do niej: napije się pani? Ona mówi: a, małego łyczka się napije. I się zaczęło, prawda? Zaczęliśmy rozmawiać ze sobą, prześcigać się w naszych informacjach dotyczących programów. Pan Jurek mówił o oku i uchu, cały czas o sukcesach, o tym, że to jest niesamowita historia. Ja pomyślałam sobie, no masz jedyną okazję, że masz powiedzieć, co to jest infant flow. Czyli, że jak dziecko nie ma jak oddychać, to je wentylujemy specjalnym urządzeniem, ale mówiąc brutalnie i wprost, nie wkładamy mu rury z respiratora do środka, rujnując płuca, ratując je, ale mnóstwo ubocznych jakichś tam sytuacji ma miejsce. Z tym nowym pomysłem przyjechałem potem do domu, powiedziałem o tym Gigi i to wszystko potem zaczęło funkcjonować. Dzięki orkiestrze, która zakupiła nam aparaty, te Infant Flow, uniknęło intubacji 80,25%. To jest więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Neonatolodzy to jest w ogóle osobna część lekarzy. Zazwyczaj są to panie, kobiety. Kobiety piękne, kobiety, które cały czas są przy narodzinach, są cały czas przy twórczym finale tworzenia nowego życia. Jedną z tych kobiet jest Jola Baszczewska. To, co orkiestra wprowadziła do opieki nad dziećmi i noworodkami, niemowlętami i dużymi dziećmi, to jest coś nieprawdopodobnego, niespotykanego. 3/4 dzieci
rodzących się w fundacji, obok fundacji, przy fundacji, urodziło się u niej. Właśnie na ulicy Żelaznej, a na tym oddziale się także urodziło moje pierwsze dziecko, czyli Ola. Tam się urodziła, gdzieś chyba wtedy Joli nie było Baszczewskie, ale ściany były pomalowane lamperią, a pani Salowa rządziła. Nie Jola Baszczewska. Salowa mówiła, czy ja mogę wejść, czy nie. Teraz rządzi Jola i ten oddział jest przepiękny, przepiękny. I rodzić w tym miejscu, no to jest wielki komfort dla mamy i dla taty. Pamiętam, kiedyś Jurkowi opowiadałem, że byłby to mój najbardziej koszmarny sen w życiu, kiedy budzę się i znikają te wszystkie urządzenia z mojego oddziału. Każdy sprzęt, który trafia do szpitala, to jest sprzęt, który jest ma dzień. Doktor Hajdar powiedział, żeby nazwać jego oddział imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo rzadko to robimy. Robimy to wtedy, kiedy czujemy, że tam jest jakaś moc i zawsze wtedy też przyjeżdżamy z prezentem. W związku z tym, nawet jak ktoś nas o to prosi, to mówimy hola, hola. My przyjedziemy, ale naprawdę przywozimy super prezenty. Dobre. Z radością przekazujemy inkubator dla waszego szpitala. Wielkie brawa! Jesteśmy w stanie przyjąć każdego dziecka w stanie zagrożenia i każdego noworodka niemalże można uratować dzięki właśnie temu sprzętowi. I co jest ważne i co jest istotne, orkiestra monitoruje, w jaki sposób ten sprzęt funkcjonuje, w jaki sposób ten sprzęt działa, jakie są skutki, jakie są efekty. I to jest bardzo istotne. My lubimy, jak ktoś też jest aktywny i wręcz podkreślamy, może zdobyć dobry sprzęt także przez swoją aktywność. Odkąd ja kieruję kliniką, w dniu, w którym gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w klinice jest akcja profilaktyczna, która polega na badaniu zdrowych dzieci. To tylko pani profesor ma takie pomysły, że jak jest finał, to tych dzieci nie może wziąć na finał, więc ściąga finał do szpitala. Pod szpitalem jest nagle finał, sztuczne ognie, sprowadza orkiestrę policyjną, która się nie mieści, więc stoi na schodach gdzieś po całym szpitalu i grają. I to jest dla mnie niesamowite. No, wielkie ukłony, szacunek dla pani profesor Alicji Chybickiej, bo robiąc tak trudną działkę, myślę, że doskonale sobie daje radę i na końcu taki wlewa w optymizm, że nawet momentami beznadziejne sprawy mają jakiś swój punkt odniesienia bardzo pozytywny, a może i w ogóle rozwiązanie. Dzisiaj ten sprzęt darowany służy nie tylko pani pacjentom. Nie, dzisiaj będą wykonywane badania przesiewowe. Przyjdą zdrowe dzieci i przy pomocy tego nowego sprzętu, który klinika dostała w tym roku, będą wykonywane badania błyskie. Za każdym razem, jak orkiestra gra, to w pewnym sensie ta klinika się mieści w tym zakresie i ja się zwykle zwracam z prośbą o brakujące rzeczy. No, przydałby mi się jeszcze przynajmniej jeden taki inkubator, którym mógłbym w sposób komfortowy transportować noworodka urodzonego przedwcześnie z sali porodowej czy z sali operacyjnej. Jeżeli rozmawiałem, też mówi, a jeszcze jedno Infant Flow. Rysiu, no co ty chcesz mieć, magazyn tego Infant Flow? No ale wiesz, jakby się coś stało, były, no co to, dwunastoraczki się u ciebie urodzą. No ale gdyby się coś stało, to jedno urządzenie by się jeszcze więcej przydało. No i na końcu kupujemy. Jestem we Włodawie w szpitalu. Zachorowałam. Nagła pomoc. Siedzę w kolejce do poczekalni. Podjeżdża wózek. Inkubator. I na tym inkubatorze jest serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siostra, pielęgniarka, mówi, przepraszam, czy możecie nas państwo przepuścić, bo mamy nagłą sytuację. Obok stoi młodziusieńka mama, może ma 21 lat. Ja siedzę ze spuszczoną głową, podnoszę głowę, a ona mówi, o Boże, to pani Młynarska. Ja mówię, tak, to jest inkubator od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pani uratowała życie mojego dziecka. Ja mówię, to nie ja, to Polska, to jest coś więcej, ale dla mnie to pani. Ja się wtedy popłakałam i pomyślałam sobie, że gdzieś przypadek sprawił, że mogłam dotknąć dzieła orkiestry i tego, tego promila, który jest mój w orkiestrze, bo tych ludzi są setki, tysiące, miliony, w takim wymiarze bardzo osobistym. Dlatego Wielka Orkiestra jest wielka. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 20. finał.
powoli przechodzi do historii. Działalność orkiestry to nie tylko zakupowanie sprzętu, to są liczne programy, które systematyzują, które regulują opiekę nad dziećmi. Powymyślali neonatolodzy te programy, prawda? I taki program na przykład okulistyczny był pod tytułem Oko. Było zaledwie kilku okulistów, którzy potrafili rozpoznać zagrożenie retinopatią oczu wcześniaka. Działały tak naprawdę dwa ośrodki. Dzięki fundacji powstało 10 ośrodków leczenia najnowocześniejszego przy pomocy lasera diodowego. Trzykrotnie bym powiedziała, obniżyły się ilość tych dzieci niewidzących. Jesteśmy pierwszym chyba krajem na świecie, który cała populacja noworodków jest badana, jeśli chodzi o pierwsze badania słuchu. To jest to, co otrzymuje każdy rodzic w polskim szpitalu. To jest bodajże badanie już drugie, bo to pierwsze jest specjalne wbijane do książeczki zdrowia malucha. No i tu jest, jak w mordę strzelił, ucho lewe okej, ucho prawe okej, Tymoteusz Wydrych. I tu jest to serduszko, które na nowo pokochałem. Ma powszechne przesiewowe badania słuchu u noworodków. Mamy możliwość wykrycia praktycznie u wszystkich potencjalnie zagrożonych dzieci uszkodzenie słuchu i w związku z tym działać jak najszybciej od razu, co daje największą szansę wyleczenia i największą szansę zapobiegania ubytkom wynikającym z takiego nieszczęścia, które zdarza się od czasu do czasu. Jest tyle tych akcji, trudno to wszystko zliczyć. Stop przemocy, jak bądź widoczny na drodze. Fundacja nadal uczy młodych ludzi ratownictwa przedmedycznego. 2 wdechy i 30 ucisków. 3, 4. Jednym z programów fundacji jest RUR, Ratuj, Ucz, Ratować. I na potrzeby tego programu zbudowaliśmy w Szadowie piękny ośrodek, w którym wyszkoliliśmy 1000 młodzieży. Gdzieś u Jerzego w głowie pojawił się pokojowy patrol, który zobaczył za oceanem, prawda? Ten pokojowy patrol potem zaczął funkcjonować tutaj. Kiedy fundacja znalazła miejsce na szkolenie pokojowego patrolu, czyli na naukę pierwszej pomocy niedaleko Kwidzyna w Szadowie Młyn, to siłą rzeczy zaczęliśmy poznawać ludzi, którzy Kwidzynem rządzą. Jestem wolontariuszem, tak jak dziesiątki czy setki tysięcy innych mieszkańców naszego kraju. Andrzej, niesamowicie młody duchem. Człowiek, którego obserwujemy przy okazji przez te lata, kiedy jesteśmy w Kwidzynie, a już jesteśmy od 2000 roku w sumie, jest cały czas burmistrzem, czyli także mieszkańcy akceptują jego jako osobę, która zawiaduje tym miastem. Ośrodek w Szadowie pełni funkcję nazwaną przez Jurka uniwersytetem. I jest to rzeczywiście Uniwersytet Młodych Ludzi. Tam poddawani są katorżniczej pracy przez prawie 3 doby po to, żeby zostać wolontariuszem, dostać certyfikat ratownika medycznego. A rzecz nie jest łatwa. Instruktorzy orkiestry wcale nie mają takich gołębich serc i te serduszko orkiestrowe to niespecjalnie do nich pasuje, bo pastwią się nad tymi młodymi ludźmi. Dlaczego ten poszkodowany jest bez nadzoru? To ich uczy dyscypliny, to ich uczy zachowania w grupie, więc to też świetne takie zajęcia socjologiczne. To na pewno pomoże im w życiu. Oprócz tego, że mogą nam kiedyś życie uratować, bo wiedzą jak to robić. Ja go podniosę. Nie jesteśmy na skosie, co ty myślisz? Stabilizuj głowę! Patrząc na patrolowców, widzę taką młodzież, której się jeszcze chce dzisiaj. Chce się zrobić coś dla innych w sposób absolutnie altruistyczny i to jest takie piękne. Wydaje mi się, że w każdym człowieku jest potrzeba zrobienia czegoś dobrego, znaczy jakiegoś dobrego uczynku. I Wielka Orkiestra otwiera te drzwi. Znaczy,
pozwala to zrobić? Orkiestra to jest to, co nie da się przeliczyć na pieniądze. To coś zostaje w ludzkich sercach, w ludzkich umysłach. To coś powoduje, że wszyscy Polacy tego jednego dnia czują się potrzebni, czują się lepiej, że mogą komuś coś ofiarować. Kanada gra z pompą, anonim. Jestem przykuty do szpitalnego łóżka. Pomogłem chociaż SMS. Łukasz Gdańsk, gdyby nie WOŚ, nie miałabym siostry. Była operowana po pierwszym finale. Dziś jest już dorosła i może cieszyć się życiem. Pomagajcie dalej, jesteście wielcy. Pozdrawiam, Ola z Dąbrowy. To też jest jakby ewenement w skali światowej, dlatego że większość fundacji, które działa, jakby trochę się zamyka na resztę ludzi, czyli po prostu stara się zebrać jak najwięcej tych pieniędzy, a de facto nic w zamian nie daje. Woodstock to jest dziękujemy wam za to, co robiliście w czasie finału. Dziękujemy wam za to, że zbieraliście pieniądze, że byliście z nami. Teraz my chcemy wam to oddać w postaci tego festiwalu, który jest w końcu festiwalem za całkowitą darmochę, jak mówi Jurek. Propozycja i idea powstania festiwalu muzycznego Woodstock padła od Jurka, z tym, że myśmy się już znali wiele lat, bo to nie jest od samego początku. A tak się składa, że to, co sobie zakładamy, to nam się najczęściej udaje. Pozdrówcie rodziców! Jesteśmy tutaj, rodzice! 500 000 ludzi czy więcej chce tam przyjechać. Chce wydać pieniądze, uświnić się, tam mieszkać w namiocie. Po coś. Nie do końca dla muzyki tak naprawdę. To jest bardzo piękne miejsce, które myślę, że zaspokaja takie najbardziej osobiste potrzeby duchowe wielu młodych, porzuconych często przez to drapieżne społeczeństwo ludzi. Przystanek Woodstock jest bardzo ciekawym socjologicznym spojrzeniem na całe nasze społeczeństwo, dlatego, bo to nie jest tak, że tam przyjeżdżają ludzie inni. To jest młodzież, która jest w naszych miastach, miasteczkach, wsiach. Oni tylko po prostu przyjeżdżają i są razem w tym miejscu. Od początku, jak na Woodstock jeżdżę, zawsze zabieram ze sobą swojego syna. Dziś 11-letniego i na ostatnią Woodstock również zabrałem teścia. I powtórzył rzecz taką niby banalną, niby taką prostą, którą każdy gdzieś, kto jest na Woodstocku, gdzieś mówi, ale ona jest naprawdę prawdziwa i ona określa, dlaczego to zaskakuje, dlaczego to tak działa. Bo pierwsze stwierdzenie mojego teścia, który przybył do domu, powiedział do mojej teściowej, słuchaj, tam trzeba naprawdę być, żeby to zrozumieć. Mamo, piszę o ciebie. Wiesz, może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, a obok śpi. Najpiękniejszy festiwal muzyczny, jaki widziałem, to jest właśnie Woodstock. Pamiętam jednego z bardziej znanych dziennikarzy w Polsce, który spieszył się, nie chciał, już nie miał czasu wejść na scenę na otwarcie Woodstocku. Mówi, słuchaj, wejdź na chwilę, no minuta, naprawdę, zobaczysz. Wszedł i potem, wiedząc, że on już nie ma czasu, mówię, słuchaj, no to schodzimy, bo się spieszyłeś. Mówi, wiesz co, postójmy jeszcze chwilę. To jest właśnie ta magia chyba Woodstocku, kiedy można spojrzeć na to z trochę innej perspektywy. Nam się to udaje, czy na przykład wjechać na bungee i spojrzeć na ten ogrom ludzi. Jeżeli nawet ktoś ci tego nie przyzna z zespołów i ktoś ci mówi, to jest największy festiwal i każdy chce na nim zagrać. Ten tłum daje taką energię niesamowitą, że to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego i to nawet nie wynika z tego, że tych ludzi jest tak dużo. Ten tłum jest, nie wiem, no, tak pozytywnie nastawiony, tak fajnie reaguje. Naprawdę na najmniejsze ruchy na scenie, jeżeli oni widzą, że po prostu się dla nich otwierasz, oni się otwierają to samo. I to wszystko ci muzycy zachodni widzą i no, są tym naprawdę no, po prostu porażeni. No, zresztą na przykład Clawfinger, gdzie basista po prostu skakuje w tłum. No.
Nie wiem, czy by się odważył na innym dużym festiwalu tego dokonać. Zresztą nie miałby takich możliwości, gdyż barierki były, to by musiał skakać w dal tak, nie wiem, pewnie na jakieś 10 metrów. Mogłoby mu się krzywda stać. No, tu jest to możliwe, tu jest wszystko możliwe na tym festiwalu, naprawdę. Co Woodstock, machajcie rękami, to reggae na Gdańsk, i czami, niech poczują to poza granicami, ogień nas rozpala, ale nigdy nie spalę. Ktoś z nas wpadł na taki pomysł, aby po niebie przeleciały polskie samoloty. Gdybyśmy myśleli o tym, że tam jest na ziemi 750 tysięcy ludzi i będą patrzeć na nas, jest dziesiątki kamer, jest czytany list od prezydenta i my musimy wejść dokładnie w granicach 5 sekund, no to wtedy nogi zaczynałyby się trzęść. I byłby stres. Prezydenci rzadko mają okazję wypowiadać takie słowa, to życzę wam świetnej rock'n'rollowej zabawy w poczuciu bezpieczeństwa i troski wzajemnej. Pozdrawiam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. I teraz zobaczcie, lecą! Lecą! To dla was! To dla was! Tak jak rok temu, jestem dumny z was! Dla nas jest to wyróżnienie, bo taka Woodstock czy Świąteczna Orkiestra Świątecznej Pomocy to wyróżnienie dla jednostki. Jedyny problem, jaki był, no to po prostu trzeba było trafić nad Woodstock, zobaczyć tych ludzi. No wcześniej się nie spodziewałem, że to jest aż taki ogrom ludzkich serc. Przystanek Woodstock to nie tylko muzyka, to nie tylko ta kąpiel błotna, o której nawet New York Times wspominał w tym roku, czy gazeta China Daily bodajże. Tam jest szereg innych bardzo ważnych rzeczy. No, Akademia Sztuk Przepięknych. No, w życiu nie pomyślałbym, że, nie wiem, były prezydent Lech Wałęsa przyjedzie na Woodstock. Wielu osobom to się nie mieściło w głowie. Ja zapamiętałem, że tyle ludzi w jednym miejscu. Jedni w błocie się chlapią, inni grają na instrumentach, inni jeszcze inne rzeczy, a więc pluralizm wszelki, a jednocześnie zgoda budująca. Spotkanie trwało 2 godziny, wzruszające, przemiłe, przepiękne. Ludzie wstawali i nie było ani jednego głosu głupiego, złego. Ludzie się mogli z nim nie zgadzać, ale rozmawiali z nim fantastycznie. Pamiętajcie o tym, że ja naprawdę nie chciałem być prezydentem, ja naprawdę musiałem być prezydentem. Starałem się tak, żeby nie być politykiem gadającą głową, tylko coś tam włączać, tak żeby to interesowało. Ale na końcu wzięliśmy go na scenę i zaczął coś mówić do tych młodych ludzi, dbajcie o siebie, to wy jesteście tym, tą przyszłością, a oni wszyscy jak zaczęli krzyczeć Lechu, Lechu, no to jak z czasów stanu wojennego. I my widzimy, a chłop się nam osuwa, po prostu zjeżdża. Tak się wzruszył strasznie, a tym stał obok i mówi, o rany Boga, jaka tu atmosfera. To nie jest jakaś bezładna tłuszcza nienormalna, tylko po prostu to są bardzo, bardzo inteligentni młodzi ludzie, którzy super reagują. Miłość! Przyjaźń! Muzyka! Rock and roll! Miłość, przyjaźń, muzyka. Czy może być przyjemniejsze hasło, które jest ponadczasowe? Nie. I my to hasło wprowadzamy w życie, właśnie na Woodstocku. Przystanek Woodstock nauczył mnie jednej rzeczy. Ogromnej tolerancji dla różnych postaw ludzkich. Kiedyś moje spojrzenie na powiedzmy, załóżmy, bardzo dziwne czasami zachowanie młodzieży, było bardzo radykalne. Byłem bardzo surowym wychowawcą młodzieży, co ratownicy mi zawsze wypominali. Ten przystanek Woodstock nauczył, że wygląd zewnętrzny o niczym nie świadczy. Ważne, jaki jest człowiek. Ja bym teraz tylko chciał zaprosić na scenę zarząd, a więc moją żonę Lidię oraz Piotra i Danka. Ludzie lubią dziękować jakby w moją stronę. Jurek, o, dziękuję ci za to. Proszę państwa, nie mam z tym prawie nic wspólnego, to znaczy wiem, co się dzieje, ale to właśnie moja żona zna wszystkie szpitale, wie jak rozmawiać, wie do kogo zadzwonić i cały dział medyczny fundacji, bo będziemy o tych działach mówili, jakby na tym wszystkim panuje. I zobaczcie, teraz możecie zobaczyć, że wyglądamy tak samo jak 20 lat temu. Nikt, poczynając od Jurka, a kończąc na pierwszych uczestnikach pierwszego finału, nikt z nas w ogóle nie myślał w ten sposób.
Nikt nie spodziewał się tego, że za 20 lat będziemy obchodzić jubileusz. Zawsze w przypadku takich zdarzeń wszystko się opiera na osobowości. Gdyby nie było Jurka, gdyby nie geny, wychowanie, to wszystko, co Jurka ułożyło, to taka orkiestra by nigdy nie powstała. Myślę, że nie ma w historii drugiego takiego człowieka, który w pokojowych warunkach dokonał tak potężnej rzeczy. Owsiak potrafi. A tak nie wygląda na tego, że potrafi, a jednak potrafi. 6 miliardów 743 miliony! To już jest nieważne, to już jest nieważne! Mamy 6 miliardów 862 miliony! Jurek jest dobrem narodowym, tak, tak. Jurek przywrócił szacunek i godność ludziom bardzo młodym, którzy uważani byli za obszczymurów, obdrapańców, łap serdaków i jakieś niebezpieczne towarzystwo. I nagle on pokazał, że ci ludzie coś znaczą. Orkiestra to jest taki nośnik dobrych rzeczy. To jest nośnik wartości, które dzisiaj wielu ludzi wstydzi się o nich mówić. Albo nie umie o nich mówić. To był olbrzymi przewrót w obyczajowości w Polsce. No, a mówiąc olbrzymi, zdaję sobie dokładnie sprawę z wagi owego słowa. To znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, kim bym był teraz, gdyby nie wielka orkiestra. Ja mam wrażenie, no i mówię to bez lęku, że wielka orkiestra była w moim przekonaniu odpowiedzią na pustkę po Solidarności. Nie Solidarności w sensie nazwy własnej, tylko tego, co ze sobą niosła Solidarność, też nie w sensie politycznym, tylko w sensie psychospołecznym. Nie strajku, nie zmiany systemu, nie walki o wolność, tylko bycia razem w słusznej sprawie. Nastąpiła taka historia w życiu nas wszystkich, która się tak mocno wryła w nasze życiorysy, w nasze postawy, w nasz sposób zachowywania się, w nasze kryteria wartości, że w zasadzie bez niej to jest niewyobrażalna egzystencja tego naszego pięknego kraju. Co roku mamy wielkie, wspaniałe święto w Polsce, takie, jakiego nie ma żaden kraj na świecie. 3, 2, 1, poszło! Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy! Na przystanku Woodstock podczas koncertu jednego z zespołów przebiłem się przez tłum i usiadłem na takiej wielkiej platformie, na której był ustawiony kran kamerowy i jeździł po wszystkim. Była ogromna ilość ludzi, była taka ogromna ilość ludzi, ci ludzie nawet mnie nie poznawali. Częściowo tak reagowało, o jestem tutaj, ale generalnie ktoś mnie rozpoznał, ktoś nie. Usiadłem na tej platformie, byłem jednym z setek tysięcy ludzi, którzy oglądają ten koncert. I wiecie, na czym się złapałem? Że tak spojrzałem na to wszystko, na te ekrany, na te sceny, na to wszystko, co tam jest, na tych ludzi. Tak pierwszy pomyślałem, Jezu, jak ktoś zrobił zajebistą imprezę. A to ja i moi kumple, i moi przyjaciele.